24 pytania. Rozmowa poranka. Gościem 24 pytań jest Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktor, kłaniam się państwu. Liczę, że opóźnienie, bo jesteśmy rozumstwem przez ocean, nie będzie takie straszne i wszystko uda się nam powiedzieć, usłyszeć. Ale nie jest tak źle. Całkiem dobrze się pan sprawuje, a tematów mamy bez liku. Jeśli chodzi, a właściwie to, co pan robi w tych Stanach? Towarzyszę mojemu szefowi, czyli panu ministrowi Zbigniewowi Rauowi podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Najpierw Nowy Jork, teraz Waszyngton. No, a jakie są zadania tej wizyty? Wizyta od dawna planowana, mająca służyć spotkaniom w kongresie i spotkaniom z amerykańskimi środowiskami analitycznymi. Dobrej propagandzie robionej przez ministra spraw zagranicznych tutaj po tej stronie w bardzo ważnym okresie. Mamy rok wojny, mamy też różne wydarzenia dziejące się w tej chwili w kraju, mamy kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Dużo spotkań ze spotkaniem już jutro z Nancy Pelosi, przewodniczącą Izby Reprezentantów na czele. No, czyli takie bardziej, można powiedzieć, studyjne spotkanie niż jakieś takie, które ma konkretne decyzje przynieść. Tak, bo bądź co bądź Polska stale powinna być obecna na rynku amerykańskim, a spotkania w kongresie z kongresmenami, senatorami z obydwu stron politycznych, strony amerykańskiej, to rzecz bardzo, bardzo ważna. I myślę, że to jest rzecz przynosząca pewne sprawy w dłuższym zakresie niż tak nagle. No to skoro minister będzie rozmawiał o problemach energetycznych, to my też o tym pomówmy. Został otwarty Baltic Pipe wczoraj. Dużo jest takich nadziei na to, że właściwie to nasi rządzący ogłosili, że to już jest koniec tej rosyjskiej pętli energetycznej, kiedyś założonej Polsce na szyję. No, jak to wygląda z perspektywy Stanów Zjednoczonych? Czy rzeczywiście tak jest? Wygląda tak, jak pani powiedziała, koniec pętli założonej na polską szyję. Mieliśmy kilka takich wydarzeń, kiedy pan minister wyruszał na sesję ONZ. Mieliśmy z jego obecnością otwarcie kanału przez Mierzeję, teraz otwarcie Baltic Pipe. Uniezależnienie od kilku lat budowane z pełną świadomością Polski, zapewnienie nam bezpieczeństwa energetycznego i miejmy nadzieję, że to będzie trwało i będzie trwałe. I z amerykańskiej perspektywy wygląda to bardzo dobrze. To znaczy Polska realizowała bardzo twardą politykę, która do tego wszystkiego doprowadziła. Politykę troszeczkę inną niż niektóre inne państwa europejskie, które się w tym samym czasie od Moskwy uzależniły. A jak wyglądają takie doniesienia z wojny rosyjsko-ukraińskiej w tej chwili? No, wiemy, że Rosjanie postępują tutaj tak bardzo brutalnie już w tej chwili, cały czas grożą jakimś atakiem nuklearnym. Jak to wygląda? Co mówią na ten temat Amerykanie? No cóż, atak, groźby rosyjskie są tutaj bardzo mocno odnotowane, choć czasami mam wrażenie, że nie są odnotowane tak mocno, jak chociażby w Europie Zachodniej. Amerykanie mają ogromne doświadczenie z rozpoznawaniem tego typu rosyjskiego zachowania, ale my wiemy dobrze, jak wiele jest w tym ataku reakcji Rosji na to, że w tym momencie przegrywa na Ukrainie, przegrywa na froncie i stara się wyciągnąć tą kartę, którą ma. Stany Zjednoczone bardzo ostro i twardo sprzeciwiają się temu, co Putin robi i myślę, że szantaż nuklearny na Polsce czy na Stanach Zjednoczonych nie robi aż takiego wrażenia, bo też wiemy, że argumentów tego typu używa się w ostateczności. No ale fakt, że Kreml gdzieś ostatnio czytałam, zaopatruje się w tabletki z jodem, to jest taki kolejny straszak, czy oznacza realne zagrożenie? Przywódca rosyjski jest zagrożeniem bardzo realnym. Jest zagrożeniem, któremu się należy przeciwstawiać i to by także nasza rozmowa tutaj służy, aby pokazywać, że nie należy wycofywać się z Europy, że należy pomagać państwom takim jak Polska, które się na tej linii frontu znalazły, że należy wspomagać nas przed skutkami jego polityki. I tutaj warto dawać świadectwo temu, o czym myślimy. Myślimy też, że każdy sposób przeciwstawienia się Putinowi jest dobry. Panie rzeczniku,
Komisja Europejska potrąciła Polsce szóstą transzę kar za brak pełnego wykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sądu Najwyższego. Polska zapłaciła już 1 126 000 000, a ostatnia kara wyniosła 33 000 000 euro. Warszawa do tej pory tych decyzji nie zaskarżyła. Czy MSZ, czy rząd się do tego przymierza? No tutaj lepszym udzielającym odpowiedzi, panie redaktor, byłby minister Konrad Szymański, jego pion europejski, jeżeli chodzi o tego typu działania. Ja tylko mogę powtórzyć to, co także kiedyś mówiłem, panie redaktor, w tym programie. Zupełnie inne małe podejście do tej sprawy niż Komisja Europejska. Polsce się z pieniądze z KPO chociażby należą. Różnego rodzaju kary, które się pojawiają, są także naszym zdaniem niesłuszne. Zobaczymy, jakie będą w tej sprawie podjęte decyzje przez odpowiedzialne organy. A jak pan sądzi, czy będziemy skarżyć się na odmowę wypłacenia pieniędzy z KPO? To w ogóle to niewypłacanie pieniędzy z KPO zatacza coraz szersze kręgi, przynajmniej w takich werbalnych sygnałach ze strony Komisji Europejskiej. Okazuje się, że i Włosi mogą zostać pozbawieni pieniędzy z KPO, jeżeli nie będą kontynuowali reform poprzedniego premiera Dragiego. No wszyscy słyszeliśmy słowa, które powiedziała chociażby pani przewodnicząca von der Leyen w Princeton kilka dni temu. No tutaj zdanie wszystkich, myślę, osób odpowiedzialnych w Polsce jest jedno. Nie wolno tak postępować, nie wolno używać tego typu argumentów. Natomiast w kwestii zaskarżania, myślę, to podejmą decyzje odpowiedzialne organy. Liczymy na taką decyzję. Ale to już pytanie nie do mnie w tym momencie. A czy pan jest zadowolony z wyniku wyborów we Włoszech? Moim obowiązkiem nie jest ani być zadowolonym, ani nie, bo nie jestem Włochem, ani obywatelem Włochu. Włoch to oni decydują. Panie redaktor, ja tylko zawsze mogę, jak każdy Polak, pogratulować Włochom tego, że udało się im w demokratyczny sposób podjąć taką, a nie inną decyzję, a polski MSZ zawsze będzie współpracował ze swoimi włoskimi kolegami, aby nasze relacje były lepsze i aby też Europa była dzięki temu wszystkiemu lepsza. No ale pojawiły się takie oceny związane, prawda, z tymi wyborami, że no, ponieważ partia pani Meloni jest po prostu w EKR-ze, czyli w tej frakcji, do której należy również PiS, no to siłą rzeczy współpraca może być, no nie wiem, lepsza niż była, albo bardziej owocna, ciekawsza. No cóż, ja się zawsze cieszę, panie redaktor, kiedy ta współpraca jest owocna i ciekawsza, dobra, służy naszym obydwu państwom, które są ważnymi państwami europejskimi i znajdują się bardzo blisko siebie na tej liście największych europejskich potęg. Oby to z tego wszystkiego wychodziło coś dobrego dla Polski i dla Europy. I oby sami Włosi byli zadowoleni ze swoich wyborów. No ale jak pan sądzi, czy te oczekiwania właśnie takiego, że będziemy mieć takiego sojusznika, trochę nam ubyły te Węgry, jakoś tak nie po drodze nam z nimi w sprawie, w postawie wobec Rosji, czy te oczekiwania, że będziemy mieć takiego sojusznika są słuszne, czy nie? Ja na przykład z wielkim szacunkiem odnotowałem wymianę twitterową pomiędzy prezydentem Zeleńskim a nowymi przywódcami Włoch, pokazującą, że nie mam tutaj żadnych problemów z antyukraińskością czy prorosyjskością, która często się pojawiała w propagandzie, jeżeli chodzi o partię pani Meloni. Tutaj stoimy, jak widać, po tej samej stronie, jak słusznie pani zauważyła. O ile w wypadku Polski i Węgier istnieje ten pewien protokół rozbieżności polityki wobec Rosji czy Ukrainy, o ile tutaj nie istnieje taki protokół, to chyba rzecz, która bardzo cieszy, zwłaszcza w tej sytuacji, którą mamy w tej chwili w Europie. A ciekawa jestem, czy zanotował pan wypowiedź szefa CDU, pana Friedricha Merza na temat Ukraińców. On powiedział coś takiego, że mamy do czynienia z turystyką socjalną uchodźców ukraińskich do Niemiec, którzy jadą, przyjeżdżają do Niemiec, potem wracają na Ukrainę, po drodze pobierają jakieś tam zasiłki i że to jest problem. Co prawda on się z tego wycofał i przepraszał, niemniej jednak te słowa padły. Otóż pojawia się w niektórych społeczeństwach zachodnich w tej chwili Ukrainian fatigue, to znaczy też pewna niechęć do Ukraińców, pewne zmęczenie tą wojną i jej skutkami, jakimi są uchodźcy przebywający na terytoria różnych państw Unii Europejskiej. My sami w Polsce, jak widać, podołaliśmy temu wszystkiemu trochę lepiej niż Niemcy, choć też u nas pojawiają się pewnego rodzaju głosy krytyczne. Są
Cóż, w wypadku Niemiec ja bym ciągle liczył na większe wsparcie dla Ukrainy, większe wsparcie dla ludzi, którzy w wyniku tej wojny tracą. I ta wypowiedź nie wzbudziła jakoś przesadnie mojego entuzjazmu. Mówiła wypowiedź oczywiście pana Merca. No też i w Niemczech samych też nie wzbudziła. Tak. Bo nawet dziennik Bild, taki bardzo wpływowy, skrytykował i wezwał pana Merca do przeprosin. No, ale tak to widać jest. I chciałam pana jeszcze spytać, jeżeli jesteśmy przy Niemcach, o taki sondaż. 50% Niemców uważa, że Olaf Scholz nie jest właściwą osobą na stanowisku kanclerza, a 38% twierdzi, że jest odpowiednim szefem rządu. Jak pan sądzi, dlaczego takie... Przecież kanclerz Scholz od niedawna jest kanclerzem. Dlaczego taki brak zaufania do niego? No cóż, pani redaktor, to też oczywiście tutaj z pewnym zastrzeżeniem, że to przecież niemieckie społeczeństwo i tak sobie decyduje i w sondażach, i potem w demokratycznych wyborach, kto tam sprawuje władzę, ale przypominam pani redaktor, że pan kanclerz objął stanowisko w grudniu ubiegłego roku. Od tego czasu jesteśmy naprawdę świadkami ogromnych procesów historycznych, w tym tego, co się dzieje od lutego na Ukrainie. I w samych Niemczech toczą się ogromne debaty i dyskusje na temat tego, czy państwo niemieckie tym wszystkim sprawom podołało, czy udało mu się zachować tak, jak trzeba, i jest to pewnie ten sondaż, o którym wspominała pani redaktor, oddźwięk tego wszystkiego, co się w Niemczech dzieje. A my Polacy, jako sąsiedzi Niemiec, te wszystkie procesy obserwujemy z dużym zaangażowaniem i z dużym szacunkiem, bo bądź co bądź kwestia tego, co się dzieje u naszego sąsiada, jest niezwykle ważna. W tym również tego, jaki mają Niemcy stosunek do swoich władz i do tych bardzo ważnych kwestii, które się toczą, a w których, jak widzimy, no Polska też poradziła sobie jednak trochę lepiej niż Niemcy i bardzo mocno stara się w nich uczestniczyć, w tym także w kwestiach takich jak pomoc dla Ukrainy w jej walce z rosyjską agresją. A chciałam pana jeszcze spytać o tę sytuację, która miała miejsce na początku tygodnia wokół Nord Stream. Tam doszło do wybuchów, do spadku ciśnienia w obu nitkach, zdaje się, tego gazociągu. I pojawiły się oskarżenia z jednej strony pod adresem Amerykanów, że to oni to uszkodzili specjalnie, a tutaj państwa europejskie uważają, że zrobili to Rosjanie po prostu sami, żeby, nie wiem, nie płacić kar za niedostarczanie gazu czy coś w tym stylu. Pan minister Owczak bardzo mocno oświadczył o tym, jak poważnym zagrożeniem dla nas są tego typu wydarzenia i że powinny być one zbadane przez niezależnych ekspertów w niezależny sposób. Pozostajemy w kontakcie z naszymi duńskimi sojusznikami w tej bardzo ważnej sprawie. Bornholm przecież leży bardzo niedaleko naszych wód terytorialnych i naszej granicy. I liczymy, że te wszystkie sprawy zostaną wyjaśnione. Jak najmniej górnolotnych słów, jak najwięcej faktów i wyjaśnień się nam w tej sprawie przydaje. Bo to jest taka rzecz, która się nagle zdarza w środku Europy, na Morzu Bałtyckim, to rzecz, która potencjalnie może dla nas wszystkich być bardzo ogromnym zagrożeniem. No tam państwa skandynawskie otwarcie mówią, że to nie mógł być przypadek i uważają, że właśnie jest to dzieło Rosjan. A nasz MSZ jak uważa? Nie chce się wypowiedzieć. Nie, nasz MSZ tak najbardziej się wczoraj wypowiedział i wypowiedział się pan minister Rau i rozmawiał pan minister Rau ze swoim duńskim partnerem. Wiemy, że jest to rzecz uczyniona ludzką ręką i czekamy na wyniki śledztw, wspomagając to, co mówią Duńczycy czy Szwedzi. A czytał pan wpis na Twitterze pana posła Sikorskiego, który napisał, że dziękuję Ameryce, i to właśnie był podpis pod tymi wybuchami, zdjęciami z tych wybuchów. W tym samym mniej więcej czasie, panie redaktor, ukazał się wpis pana ministra Zbigniewa Rawa, który prezentował, jakby to określić, zdecydowanie bardziej wyważony ogląd rzeczywistości. Ale jak pan myśli, to jakaś wpadka pana posła Sikorskiego? Czy on tak naprawdę uważa? Nie był szefem MSZ-u, może ma podstawy, właśnie, żeby tak uważać? No nie wiem, skąd te podstawy mogą w tym momencie wypływać. Ja odpowiem, panie redaktor, tak. Szefowie MSZ-u byli i obecni powinni zachować troszkę inaczej. Ja raczej, jak pani się domyśla, prezentuję optykę taką jak obecny szef polskiego ministerstwa, a nie jego poprzednik. Muszę jeszcze na koniec pana spytać o rekonstrukcję rządu, bo rzeczy się dzieją, zagrożenia są różne, a tymczasem się okazuje, że może premier nam się zmienić. Czytałem tego typu rzeczy w prasie, ale jak się pani redaktor pewnie domyśla, nic na ten temat nie wiem. No a w MSZ-cie jakaś rekonstrukcja? Nic o tym także nie słyszymy. Myślę, że to jest chyba
najważniejsza odpowiedź na to pytanie, jaką może pani usłyszeć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był rzecznik MSZ-u, pan Łukasz Jasina. Przegląd prasy. Zaglądamy do tego, o czym dzisiaj